Czołem, Tomek Sku21 z tej strony. Jak widzicie, za mną stoi cała nowa seria Arkama. Jest to Arkam Radia i opowiem wam o trzech wzmacniaczach, streamerze i odtwarzaczu CD. Nowa seria Arkama, Arkam Radia. Mamy tutaj trzy wzmacniacze. Jest to konkretnie model A5, A15 i A25. Do kompletu oczywiście mamy źródła, odtwarzacz CD, czyli model CD5 oraz streamer ST5. Te urządzenia są raczej serią budżetową. Mamy tutaj pierwszy wzmacniacz, który jest w okolicy 4000 zł, środkowy model za 6 i najdroższy za 8,5. Żaden z tych wzmacniaczy nie jest tak przesadnie napakowany bajerami, także możecie mieć tutaj pewność, że płacicie przede wszystkim za dźwięk, a nie za magiczne cyferki na ekranie, na papierze, jakieś bajery, których nawet nie użyjecie. Arkam tą serię wprowadził jako konkurencję dla takich marek jak Audiolab, Cambridge Audio. Właśnie mamy tutaj wzmacniacze dla osoby początkującej, która chce mieć fajny dźwięk za tą mniej więcej 4, albo właśnie dla trochę bardziej zaawansowanego słuchacza za te 6 i 8,5. Przez jakieś 2 tygodnie czekaliśmy, patrzyliśmy na zdjęcia z zapowiedzi tej nowej serii Arkama, zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Podczas wypakowywania byłem bardzo miło zaskoczony. Te urządzenia są ciężkie. Jeśli chodzi o wykonanie, reprezentują taką starą szkołę. Te urządzenia coś ważą, to nie jest audiofilskie powietrze. Pierwsze w ogóle, o czym pomyślałem, to, uwaga, elektrokompaniet, tylko że taki przerzucony przez filtr ze sztuczną inteligencją, która pokazuje nam przyszłość. Jakość wykonania, design całej serii, jak najbardziej mi się podoba. Jestem totalnie na tak. Teraz przejdźmy do konkretnych urządzeń. Zacznijmy od tego dzisiaj najbardziej niszowego już formatu, czyli płyty CD. W tej serii oczywiście mamy odtwarzacz płyt, jest to porządne urządzenie i jest po prostu odtwarzaczem. Nie ma żadnych fajerwerków, wodotrysków, no takich po prostu zbędnych bajerów, które niekiedy się jednak znajduje w opisach urządzeń. Jest to po prostu dobry, dobrze grający, przyjemny odtwarzacz CD. Podoba mi się, że Arkam nie odrzucił tego CD, tak jak robi to Apple na przykład z mini jackiem, z kablami i tak dalej, jako pierwsi coś porzucają. No nie, jednak jest jeszcze wiele osób, które tych płyt chcą posłuchać. Także fajnie, że jest to w serii, wygląda tak samo jak wzmacniacz, znaczy nie tak samo, wygląda tak, żeby pasował do wzmacniacza. Co do strumieniówki, czyli modelu ST5, również jestem tutaj ukontentowany. Mamy Tidala Connecta, urządzenie jest Run Ready, mamy oczywiście całą aplikację Arkamową i oczywiście pasuje do całej serii, czyli do CD i do trzech wzmacniaczy. Pamiętajcie, nie jest to streamer, który ma nagle zrewolucjonizować tutaj branżę audio, wprowadzić nową jakość do świata streamerów. Jest to po prostu urządzenie, które ma pasować do wzmacniacza. Jest to porządny, dobrze grający odtwarzacz strumieniowy. Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli tego, co zapewne Was najbardziej ciekawi, czyli do wzmacniaczy. Mamy tutaj trzy modele, A5, A15 oraz A25. Zaczynamy od piątki. Odsłuchy u nas oczywiście zawsze są praktyczne. Po prostu puszczam sobie to, czego słucham w domu. Pierwsze spostrzeżenie, jeśli chodzi o piątkę. Troszeczkę było sucho, tak troszeczkę, aczkolwiek ta suchość wynika z ładnej analityczności góry. Ważniejszym jednak elementem jest bas. Jak mi się to skojarzyło? Ano właśnie z tym, tak jakbym zestroił system live, system koncertowy. Bo oczywiście też koncerty nagłaśniam. Oczekiwałbym właśnie tego klarownego basu od systemu estradowego. Określenie suchy nie jest tutaj absolutnie negatywne. Ta suchość tego wzmacniacza nie jest przypadkiem, tylko efektem zamierzonym. On ma nam podać po prostu na tacy te wszystkie szczegóły, ładny, klarowny bas. A fakt, że zestawiamy kolumny o podobnym budżecie, no sprawia to, że jednak musimy postawić wzmacniacz w kontrze, bo prawie wszystkie kolumny za mniej więcej 4 będą grały po prostu ciepło. Także już teraz na samym początku kariery tej serii radia mogę powiedzieć, że piątka jest bardzo dobrym wzmacniaczem. Z pewnością wielu osobom się spodoba, bo jest to po prostu uniwersalny wzmacniacz. Ze względu właśnie na tą wyrazistą górę i taką delikatną suchość, zaznaczam znowu, nie negatywną suchość, zestawiłbym go z cieplejszymi kolumnami, na przykład z pylonami szafirami. Takie połączenie da Wam dźwięk bardzo dociążony, bo szafiry są znane z tego takiego mięsistego, ciepłego basu,
Nie mają też jakiejś bardzo rozproszonej, ostrej góry. Niektórym osobom może jej brakować. No ale tutaj z pomocą przychodzi Arkam, zestawiamy to w jedno. Mamy ładną górę, bardzo kontrolowany bas, bo Arkam właśnie taki bas oferuje. Więc będzie dużo emocji w sam raz detalu, bo nie jest to znowu przejaskrawiony, bardzo jasno grający system. Ale ja bym coś takiego sobie w domu postawił. Co więc wprowadza model A15 względem A5? Otóż jest szerzej. To jest pierwsze, co usłyszymy. Szerokość sceny. Powiedziałbym również, że jest odrobinę jaśniej, ale ta góra nie jest po prostu podbita, tylko jest kulturalniejsza. Jakby ja nie jestem fanem bardzo jasnych, ostro grających wzmacniaczy, ale tutaj nie było czegoś takiego, że po prostu mnie uszy zaczęły boleć. Usłyszałem więcej detali i tak samo jak z A5. Też bym tutaj stawiał cieplejsze kolumny. A15 jest wzmacniaczem o połowę droższym, więc można powiedzieć, że jest to po prostu upgrade A5. Mamy szerszą scenę, trochę więcej detalu, przede wszystkim więcej oddechu i takiej lekkości w tym dźwięku z zachowaniem ładnej kontroli i jednak szybkości grania tego wzmacniacza. A15 polecam zestawić na przykład z Q-akustikami 5040. Na tych konkretnie kolumnach pierwszy raz posłuchałem A15 i bardzo mi się to spodobało, także to jest czysta praktyczna rekomendacja. A15 z Q-akustikami będzie grała dźwiękiem jeszcze bardziej kontrolowanym niż poprzedni zestaw, czyli A5 z szafirami. Będzie tutaj trochę bardziej audiofilsko, na pewno szerzej. To jest przede wszystkim największa zaleta tego wzmacniacza. Jest po prostu szeroko i wyraziście. Przyszedł czas na najwyższy model z serii radia, czyli A25. Wzmacniacz ten, w przeciwieństwie do poprzedników, pracuje w klasie G. Zapewnia to więcej subtelności i lekkości w dźwięku. Słuchając modelu A25, zdecydowanie było więcej mikrodetali, takich malutkich szczególików, tej przestrzeni między instrumentami. Ponownie tutaj czuć ten taki duży krok do przodu, bo to nie jest malutka różnica taka, że niezaawansowany słuchacz by jej nie usłyszał. Różnica jest ewidentna, więc warto sobie przesłuchać wszystkich tych trzech wzmacniaczy i zobaczyć, jaki jest przyrost tej jakości. Warto zrobić sobie taki kompletny odsłuch, bo jak spodoba Wam się piątka, to 25 też Wam się spodoba. Po prostu trzeba sprawdzić i określić ten taki sweet spot, bo może się okazać, że 15 będzie w sam raz. Wracając jeszcze na chwilę do 25, z dzisiejszego zestawienia jest to najmocniejszy wzmacniacz i oczywiście przekłada się na tą lekkość grania, ten dźwięk jest taki niewymuszony, nie musimy tutaj wyciskać nie wiadomo jak dużo na tej gałce, żeby uzyskać właśnie taki pełny, rozkręcony dźwięk. A25 również dostanie ode mnie rekomendację kolumn cieplejszych, będą to dokładnie Polki R700. Trzeba pamiętać, że są to kolumny duże. Często są wybierane właśnie do dużego pomieszczenia jako sprzęt do zadań specjalnych. Mamy 100 W mocy w Arkamie w połączeniu z tymi kolumnami. Możemy sobie zrobić taki bardzo ładny domowy koncercik. Jak powiedziałem, bas już w A5 jest taki, jaki bym chciał uzyskać na żywo. Zestaw ten oczywiście nie będzie tylko i wyłącznie grał dużym dźwiękiem. On zagra też bardzo kulturalnym dźwiękiem, ponieważ ten wzmacniacz przepięknie różnicuje dynamikę. Odnajduje się w najróżniejszym repertuarze. Jest transparentny, nie jest humorzasty, jeśli chodzi o zestawienie z kolumnami. Także po prostu i szczerze powiem, jest wzmacniaczem dość uniwersalnym. Przejdźmy do podsumowania całej serii. Mamy 3 wzmacniacze, streamer i odtwarzacz CD. Jeśli chodzi o dźwięk, cała seria jest oczywiście spójna. Powiedziałbym, że to jest chyba seria grająca najbardziej przyszłościowym dźwiękiem. Bo pierwszy raz, słuchając ostatnio różnych sprzętów, miałem takie poczucie nowoczesności, że to jest coś takiego wow. Arkam zrobił coś bez sentymentów, że to nie ma grać jak stare wzmacniacze. To jest po prostu coś kompletnie nowego. Klarowność, z którą raczej się wcześniej nie spotkałem, bo nie jestem w stanie wymienić teraz sprzętu, z którym mi się te Arkamy kojarzą. Jak widzicie, cała seria jest u nas dostępna. Serdecznie Was zapraszam na taki kompletny odsłuch. Tak jak mówiłem, porównajcie sobie 5, 15, 25. Możecie dobrać streamer albo go nie dobierać, jeśli chcecie słuchać z płyt CD. Nie ma żadnego problemu. W każdym razie taki kompletny, duży odsłuch jest u nas możliwy. Powtórzę się, bo warto. Arkamowi ta seria jak najbardziej wyszła. Są to świetnie wykonane urządzenia, genialnie grają. Jestem pewien, że mocno ugruntują się tutaj na rynku i będą dużą konkurencją dla wzmacniaczy za 4, 6 czy 8 tysięcy.
na dzisiaj to wszystko. Ogromnie Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na odsłuchy. Do zobaczenia.